cześć, kochani, Therapeutic Mama tutaj. I ktoś ma dzisiaj urodziny. I dzisiaj zgodziliśmy z Ilią, że będziemy mieli dzień na tak. Tak? To wcale nie jest łatwe. Ale taki dzień, który Ilię coś prosi. A co ja mam mówić? Tak, mam mówić. Na przykład, czy ja mogę jeszcze jedną cukierkę? Tak! Tak! Tego nie zepsuć. O, widzisz, jestem na nie. A mówiłaś, jak chcesz słuchać coś. Michaela Jacksona. Dobra. Tak. Ilia, co dostałeś na urodziny? Co to jest? Dwustronny ten, że jest, na przykład, popatrz. Z jednej strony możesz i z drugiej. Faktycznie, to nam potrzebne do twojego pochodu. I widzisz? Zobacz, co babcia zrobiła. Ilia, 6 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Smaczny tort? Jest twój. Mama, poproszę o tort. Tak. Jeszcze jedno kawałek, tak? Tak. Pokaż twój samochód na tak. Tak! Tak, pokaż jakie. Ciumek. Ciumek. I co jeszcze? Ciumek. 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 Jaki miałeś urodziny? Super! Czy możemy się pobawić z tabletem? No, musi być na tak, tak? Nogi widzę. To jest amerykańskie fizuki. To jest pizza cookies. To jest urodzinowe i po prostu rzucasz tutaj lody. Tak, jesz wszystko razem. I to jest urodzinowe. Tradycje. Arizona. Bo jest gorące. Szaleństwo, ale na tak. Tak? Co czytamy? To. Braci Grimm? Tak? Jak były urodziny? Super! Haps, haps! Haps, haps! Haps! Haps, 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 haps. A dobry dzień na tak? Haps! Czy tak słabo? Haps! To wcale nie jest łatwo być na tak cały czas. To jest moja paska. Widzimy, twoja paska, super. Teraz czytamy. O, to jest moja... I normalnie ja czytam po angielsku, ale jestem na tak. Więc czytamy dzisiaj. Bracie Grimm. A ja tego nie lubię, bo jest straszne. Ale na tak jestem. Jestem pierdol. I rybak musiał pójść. A gdy tam szedł, ogarnął go lęk i myślał sobie, to się dobrze nie skończy. To się musi źle skończyć. Cezarz to dopiero bezczelność. Wiesz, to jest kopciuszek jak kopiec. Tak. Kocham was bardzo. Dobranoc, kochani. Therapeutic Mama tutaj, dobranoc! Okazuje się, że wcale nie jest taki prosty, będąc na tak cały dzień. Szczególnie z małymi dziećmi. I
bardzo często chciałam powiedzieć nie. Nie, nie. Tak nie rób. Tak nie robimy. I musiałam powiedzieć tak. Spróbujcie być na tak cały dzień z dziećmi i zobaczycie po prostu, ile razy mówisz nie. I tłumaczysz dlaczego, jeśli jedno słodycie. Nie. Dlaczego? Bo wiesz, dostaniesz świr. Ja nie wiedziałam, ile razy ja mówię nie dzień. Myślałam, że ja jestem wyluzowana mama. Nie jestem w ogóle wyluzowana. Ale dzisiaj widziałam to i to było świetnie. Terapeutyczne macierzyństwie. Bądź na tak jeden dzień. Zobaczycie, może być na urodziny, może być tak po prostu jeden dzień. I zobaczysz, ile dzieci mają granice. Ile oni będą wymagać, poprosić, wiedzą, że jesteście na tak. To jest ciekawe. Ilia nie wymagało dużo, ja byłam w szoku. Myślałam, że on będzie trochę przesadzać z cukierkami, z ciasto i... Było ok. Ja mam pracę nad sobą, jako matka, ale fajnie. Kocham was bardzo. Te chwili mamy tutaj. Wszystkiego najlepszego, kochani moje Ilia. I do jutra. Pa, pa. Peace out. Dobranoc.